Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść? On rzekł, wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa, potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, bo zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiaj ta piękna Ewangelia o siewcy jest o Słowie Bożym, także o naszym sercu. Czy rzeczywiście to nasze serce jest sercem dobrym i szlachetnym? Sercem, które poprzez wytrwałość, poprzez zachowywanie słowa zdobywa plon. Plon stokrotny. Zauważmy, że najpierw Pan Jezus jest tym siewcą, który sieje bardzo rozrzutnie. Sieje na drogę, na skały, w ciernie, ale też i w żyzną ziemię. To słowo, które głosimy, głosimy wszystkim, ale nie wszyscy to słowo przyjmują. Nawet można i powiedzieć, że ludzie, którzy przychodzą na mszę świętą do kościoła, czy też ci, którzy włączają YouTube, mają różne gleby serca. Gdybyśmy tak zrobili w sondę tych, którzy wychodzą z kościoła i zapytali się, o czym była dzisiejsza Ewangelia, którą usłyszeli w kościele, część z nich już by się okazało, że diabeł przyleciał jak ten ptak i wydziobał z serca. A może ten człowiek sam po prostu lekceważąc to słowo, w ogóle się nim nie przejmując, jakby w swoim sercu je podeptał. A diabeł dokończył swojego dzieła. Najlepszą sytuacją dla serca jest serce poruszone, skruszone. Ponieważ nawet gdy ktoś się oburzy, nawet gdy ktoś to słowo nie chce przyjąć, to jakoś zareaguje. Najgorsze jest to, że człowiek nie chce słuchać. Po prostu słyszy, ale nie usłyszał. Słyszał dźwięki, ale ich nie zrozumiał. Może zrozumiał, ale nie zapamiętał. Może zapamiętał, ale nie wziął sobie do serca. To w sercu człowieka dokonuje się przemiana. W tym małym ziarenku może być wielka moc. Dzisiaj, kiedy archeolodzy odkrywają różne grobowce, po wielu tysiącach lat nawet potrafią znaleźć takie ziarno, które wrzucone w ziemię dzisiaj wyda plon. Tak samo jest ze Słowem Bożym, że czasem my możemy być trochę tacy jak grób,
gdzieś tam będzie w nas słowo, ale nie wyda plonu. Ale Pan Bóg może sobie poradzić z każdą glebą. I z taką glebą, która jest jak droga rozpędzoną, i z taką glebą, która jest jak skała, jak Petros, tak został nazwany Piotr, ale jego serce zostało skruszone i stał się stały, choć wcześniej był bardzo niestały, co innego mówił, a co innego później czynił, nie chciał się przyznać do Pana Jezusa, a potem życie oddał za Pana Jezusa. Może sobie poradzić Pan Bóg z taką glebą, która jest jak te ciernie, te chwasty. Tylko trzeba najpierw dokonać pewnego rodzaju diagnozy. Jaką jestem glebą? Warto sobie tak zatrzymać się tak przy tych słowach i najpierw zobaczyć, czy najpierw nie jesteśmy taką rozpędzoną drogą. Ciągle się spieszymy, nie mamy czasu zatrzymać się, żeby pomedytować, czyli porozważać w swoim sercu, co Bóg dzisiaj do mnie powiedział. Dzisiaj w tym słowie do mnie mówi o moim sercu. Mówi do mojego serca, ale też mówi tak, abym mógł zobaczyć, co kryje się w tym sercu. Czy rzeczywiście to serce jest szlachetne i dobre? Szlachetne serce i dobre to często doświadczone cierpieniem, doświadczone też pewnego rodzaju upokorzeniami, które zostały oddane Bogu. To jest współpracujące z Bożą łaską serce. To jest serce, które potrafi się zatrzymać. To serce, które jest na wzór serca Maryi, które jest sercem słuchającym, które chce, aby Słowo Boże wypełniło się w jej życiu. Niech mi się stanie według Słowa Twego. To jest serce służące, tak jak mówi Maryja do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To, żeby serce zostało skruszone, potrzebuje pewnej współpracy z Bożą łaską. Żeby wyrwać ciernie, te wszystkie chwasty, które zagłuszają, a dzisiaj Pan Jezus nazywa, czym są te ciernie, które zagłuszają Słowo Boże. To są takie ciernie, które są to troski. O co ja się dzisiaj troszczę? Co wywołuje w moim sercu niepokój? Co powoduje, że nie przejmuję się Słowem Bożym, ale przejmuję się Słowem czyimś, że ktoś o czymś się dowie i troszczę się. Troszczę się o byt materialny, czyli o bogactwo, żeby je pomnożyć, czy żeby go nie stracić. Ale też mogą być troski o to, żeby rozkosze życia w jakiś sposób zapewniać sobie czy innym. Komfort, ale te rozkosze życia to mogą być też rozkosze pewnego rodzaju przyjemności, które mogą prowadzić do grzechu. W dzisiejszym świecie szczególnie młodzi ludzie tego doświadczają, ale nie tylko, że kiedy wchodzą na drogę przyjemności seksualnych, grzesznych, bo są przyjemności seksualne niegrzeszne, takie małżeńskie, gdzie małżonkowie wzajemnie sobie okazują miłość i ta miłość jest owocna w szczęście dzieci, które się rodzą z takiej miłości. Natomiast pozamałżeńskie relacje seksualne, przyjemnościowe mogą powodować, że człowiek zagłuszy w sobie Słowo Boże. I to zagłuszenie spowoduje, że człowiek nie będzie mógł uwierzyć Bogu. Albo nawet gdy uwierzy, kiedy przyjdzie pokusa, kiedy przyjdzie pragnienie rozkoszy, to wybierze rozkosz, a nie Boga. Ktoś powiedział, że zamiast Bóg być rozkoszą, to rozkosz stanie się ubóstwiona. I tak wygląda cierń, który zagłusza Słowo Boże. I to bardzo dzisiaj dużo tego ciernia jest w różnych mediach, w różnych środkach masowego przekazu. Ale Pan Bóg sobie też może z tym poradzić. Jeżeli serce oddamy pod Bożą uprawę, pod Boże takie oczyszczenia. Dzisiaj pomyślmy tak na koniec, co Matka Boża powiedziałaby do naszego serca, co w tym sercu jej się podoba, co jest szlachetne i dobre, ale też co by chciała pokazać, co jest jeszcze chwastem, cierniem, może jeszcze skałą, może jest takim miejscem, gdzie przylatują te demoniczne ptaki
i wydziobują z naszych serc Słowo Boże, i że ono nie może przynosić plonu. Czasem ktoś może się zastanawiać: Panie Boże, tyle się modlę, tyle różnych form pokutnych, czy jakieś pobożnościowe formy, pielgrzymki, posty, i dalej powracają te same grzechy. Dlaczego jestem taki niestały? Odpowiedź może być taka, że potrzebuję jeszcze skruszonego serca i oczyszczonego serca z tych cierni. I potrzebuję zatrzymania, żeby nie być drogą. I wtedy, kiedy upokorzę swoje serce i będę słuchał Słowa Bożego i będę go zachowywał, to Słowo zachowa mnie. Może być taka pokusa, że chcemy od razu nie mieć grzechów. Nie podobają nam się niektóre grzechy, bo nas upokarzają, ale okazuje się, że powracają te grzechy. Widocznie jest tak, że serce jeszcze jest nieupokorzone. Nieprzygotowany grunt na to, żeby plon Bożej łaski, Bożego Słowa wydał owoce. Owocem nawrócenia będzie jakby przy okazji to, że nie będzie nam diabeł mógł oferować swoje pokusy, że będziemy stali. Że nawet kiedy przyjdzie pokusa, ta pokusa nie będzie dla nas aż tak atrakcyjna, jakby była wtedy, kiedy nasze serce jeszcze będzie twarde, jeszcze nie będzie tam ugruntowanego Słowa Bożego, gdzie jeszcze mogą być różne troski, które zagłuszają to Słowo Boże, takie ciernie rozkoszy życia. Dlatego też dzisiaj, Maryję, szczególnie w tę sobotę, prośmy o to, aby nas w swojej szkole uczyła słuchać Słowa Bożego, bo pierwsze przykazanie jest: słuchaj, słuchaj Izraelu. Prośmy dzisiaj właśnie Matkę Bożą, aby nasze serce nauczyła tak słuchać, jak ona słuchała i słucha swojego Syna, Boga Ojca, a także Ducha Świętego. Bądźmy nastawieni na słuchanie i wypełnianie w swoim życiu Słowa Bożego. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.